Irackie wojsko i szyickie milicje dotarły do południowych dzielnic Faludży, miasta położonego zaledwie 70 km od Bagdadu. Mogłoby się wydawać, że to jedna z wielu niewiele znaczących informacji o przesunięciu się frontu wojny z państwem islamskim w Iraku lub w Syrii. Tym razem tak nie jest, jeżeli te informacje połączymy z doniesieniami o ofensywach Kurdów w północnym Iraku w kierunku Mosulu oraz armii syryjskiej od południa i syryjskich Kurdów od północy w kierunku Rakki, stolicy państwa islamskiego. Do tego należy dołożyć już nie tylko powietrzne zaangażowanie amerykańskie i rosyjskie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że państwo islamskie tego nie wytrzyma i jeden z najbardziej przerażających i zbrodniczych tworów ostatnich dekad może przestać istnieć. Nawet jeżeli tak się stanie, to ani wojna domowa w Syrii, ani krwawe konflikty w Iraku nie skończą się, gdyż państwo islamskie jest objawem tych chorób, a nie ich przyczyną. Co więcej, najbardziej radykalni, upojeni przemocą i nienawiścią fanatycy pochodzący z Europy, choć nie tylko, nie pozostaną na pustyni. Wiele wskazuje na to, że już przenoszą się do Libii. Mają też kilka innych możliwości, nie należy do nich jednak Afganistan. Talibowie z różnych powodów im na to nie pozwalają. Część będzie wracać do Europy i to jest dla nas bezpośrednie zagrożenie. Nie powinniśmy jednak ignorować konfliktów na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, tak jak przez lata ignorowaliśmy Syrię, bo znowu coś wybuchnie nam w twarz.